Cześć dziewczyny. Cześć dziewczyna. Cześć wszystkim. Dzisiaj chcieliśmy zrobić odcinek z kosmetykami z takimi najtańszymi, które możemy, z tej najniższej półki, które możemy kupić na przykład w Rossmanie. I są to kosmetyki wahające się w cenach od tam, no do paręnastu złotych. Czy da się w ogóle umalować za 50 zł? W sumie ja te kosmetyki, które tutaj mam, kupiłam za 55, więc troszeczkę jest ponad, czyli 50 parę. A Edyta się umaluje kosmetykami swoimi takimi prywatnymi kosmetykami, które są też nie są najwyższej półki, bo nie jest to samo Estée Lauder. Więc no. Zaczynamy test, dziewczyny. Zaczynamy. Dobra, czyli oczywiście zaczynamy od podkładu. Tak, ale mój jest z kwasem hialuronowym. I jest też z kolagenem i elastyną, więc powinien być super. Za 9,90 dokładnie. W sumie no, ten mój jest trochę żółty. Tutaj widzę, że on jest taki. To ciemne jest dla mnie trochę. To teraz korektor. Ja mam korektor z Top Shopu, jest to taki do konturingu. A ja mam tutaj Vibo Pen korektor, taki w jakimś takim ołówku. Trochę ten korektor mi przypomina taki korektor na prysznic, taki jak się kiedyś używało, jak się było bardzo młodym. Trochę się boję tego korektora używać pod oczy, bo teraz pewnie mi się tak zwokuje, żebym miała takie marszczki. No, przechodzimy do pudru. Ja mam tu Miss Sporty. I to też jest taki właśnie chyba antytrądzikowy jakiś puder. No jest, ma fajne opakowanie. No dobra, ale mój puder kosztował, nie znam, 8 zł? Tak, 8 zł. A ten chyba puder, że 25. Trochę dziwny zapach ma. Taki... Nie wiem, plastik? Taki plastikowy. Ja mam tutaj, nie mam bronzera, ale mam róż. Dziwny zapach. Jak jeleń. Szary jeleń. Szary jeleń? Biały jeleń się mówiło. Jakieś uczulenia, coś mi trochę szczypie, trochę policzki. Więc tak, no nie jestem za tym różem. Śmierdzi i nie widać go na twarzy. Teraz cienie, tak? Ja mam tutaj cień Miss Sporty, perłowy. A to jest cień Inglot i ten smakowy jest szkolony. To jest Rainbow numerek 118R. A ten cień jest perłowy, niestety nie mogłam pozwolić sobie na maty, bo maty są niestety droższe. No, niestety w tej cenie też nie mogłam sobie pozwolić na zakupienie kredki do wody. To jest kwestia wyboru. Nawet mi się ten jasny podoba dosyć. W sumie bym go użyła do kącików i nie użyłabym go na całą powiekę. A ten ciemniejszy też jest taki perłowy, nawet go w sumie go widać, myślałam, że nie będzie widać tego ciemniejszego odcienia, ale go nawet muszę przyznać, że go widać to. No, dziś mówimy, że interesuje Was nasz kolor włosów i właśnie mamy zamiar w następnym odcinku nawet może pokazać koloryzację. Tak, więc zadawajcie pytania pod filmem lub innymi filmami. A my na pewno postaramy postaramy się odpowiedzieć i chciałbyśmy też zrealizować parę Waszych pomysłów, więc dokładnie. Dziewczyny, dawajcie. Musi nas inspirować, dokładnie. Bardzo dajcie nam pomaga jakieś... i w ogóle tak. Chcemy to robić też dla Was przede wszystkim. No, dla Was. Teraz przystępujemy do rzęs. Przystępujemy do rzęs. Ja mam tutaj Vibo tusz, który kosztował... Ja to mam kosztował? 10? Czy... Już kosztował 9,99. Tak pamiętam, bo sama wybierałam szczoteczkę, żeby nie była aż taka zła. Wydaje mi się, że ta szczoteczka w ogóle ma całkiem fajny kształt. Jest taka właśnie wyprofilowana. Wyprofilowana, że może fajnie właśnie te rzęsy rozdzielać. To kwestia tuszu też, nie wiem. Ja używam tego tuszu L'Oreala, który jest właśnie dość słaby. I ostatnio koleżanka poleciła mi ten tusz właśnie Rimmela Scandalize Retro Glam. No, nie jest ten zły, natomiast muszę go trochę nałożyć, bo widzę, że nie wydłuża tych rzęsów bardzo. No, skurczę. No to jest czarniejszy w ogóle, bo ten tusz, jak widzę, że on taki jest taki szary, jakiś taki, nie mam tych rzęs takich ciemnych. No, ale mówię, że większość zależy jednak od rzęs, nie od tuszu. Też, jak to masz rzęsy, to nic, cudów nie zrobisz. Ale no ten tusz nie jest dobry, na pewno nie. No ten taki... To jest spoko. Nie, jest okej. Okay. Dobrze, to teraz mamy jeszcze błyszczyki. Tak. Ja właśnie mam błyszczyk tutaj Bourjois. Efekt 3D, ja go bardzo lubię. No, a ja mam tutaj taką... To jest jakiś lipstick, szminka.
Świnka w długopisie i to jest Lavi. 6 zł kosztowała. No jest ten kolor taki, no zaraz zacząłem, zaraz sobie po prostu testuję. A ten błyszczyk około 40 zł kosztuje. Tak, kurde, nie za. Nie? Nawet. To jest taki mat. Mat. Taki. Tak, nie ocenię po okładce. Znaczy w sensie. Ja właśnie sobie nie pomalowałam pusta, jak kupowałaś i tak. Stwierdziłaś, że nie jest taki zły. Co jeszcze zostało? Coś? Już nic, wszystko. Nie, czyli ja już jestem umalowana w pełni z kosmetyków za 50 parę, i no tak, tak wygląda. Normalne, tak? Co się też tak wygląda? W sumie, tak obiektywnie patrząc, to na pewno ten podkład, jestem zaskoczona w sumie, bo nie jest najgorszy. Tak, i mi się wydaje, że on dość kryje i jest taki wygładzający nawet. I nawet ten odcień taki, już widzę jak się wchłonął ten podkład, że on nie jest już taki żółty to jest nawet. Jest taki nawet, powiedziałabym, mat dobrze wygładzający. Taki. Nie, bo wiesz co, bo przez ten puder, też nie jestem do końca, nie mówię, że ten puder jest bo zły. Bo ten puder w ogóle jest bo transparentny. On jest transparentny i on jest do cery trądzikowej, więc on matuje tą cerę i w sumie też nie powiem, że nie jest najgorszy. Mhm. Więc tu jest ten plus. Jestem zaskoczona właśnie też tą szminką, która jest fajna. Jedyne co mi się nie podoba i na 100% to mogę powiedzieć, że nie podoba mi się ten tusz, jest okropny i okropny jest ten róż, którego w ogóle nie ma. Dziewczyny, chciałbyśmy, żebyście napisały nam, też się wypowiedziały w tej kwestii, bo też może macie taki produkt, taki tanie produkty, który jest tańszy, a też go używacie i nie uważacie wcale, że jest gorszy od tych kosmetyków pseudo niby lepszy, bo ta marka w zasadzie... Tak, to czyli na pewno też macie jakieś takie swoje produkty tanie, które są fajne i warto byłoby je pokazać, więc chciałybyśmy je pokazać, więc napiszcie do nas na dole pod filmem, piszcie do nas tak, po prostu. Tak, pozdrawiamy. Hej. Vibo kartuzy, czyli z kartuz, czyli kaszuby. Bardzo lubię kaszuby. Tak, jeździliśmy jakieś co roku do naszych dziadków. Tam dalej są pozostałości tego domu. Dziadków. Jaka głupia!